Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. Pytanie związane z 9. priorytetem kapitału ludzkiego. Ile pieniędzy zostało wydanych, wiemy. Natomiast mam pytanie takie, jakie byłoby zapotrzebowanie, żeby docelowo osiągnąć 95% upowszechnienia przedszkolnego? Ile dodatkowych środków należałoby na to przeznaczyć z tego programu Kapitał Ludzki, bo na pewno minister będzie się tym chwalił, że no oto z tego źródła finansowania skierowaliśmy pieniądze i nie ma o czym mówić. Natomiast to nie o to chodzi, że niektóre gminy sięgają, niektóre nie sięgają. Tu chodzi o to, żeby każda gmina miała możliwość i miała te pieniądze. Bo są gminy, które z pewnych powodów nawet nie występują po te środki i nie ma nowych przedszkoli. Więc ile tych gmin zostało pominiętych? Ile jeszcze tych przedszkoli należy wybudować? Ile pieniędzy należy przeznaczyć? I takie pytanie końcowe, bo można tu powoływać się na artykuły, które powoływaliście się Państwo i Konstytucji, ustawy o systemie oświaty, ustawy o dochodach jednostek samorządów terytorialnych. Natomiast ja powiem tak, czy jeżeli byście dokładnie wykonali przepis artykułu 167, ustęp 1 Konstytucji, czy to by nie było wystarczające? Dziękuję bardzo.